Julian, czy wstaniesz już? Już jest bardzo późna godzina, trzeba iść do przedszkola. Chodź, mały, dalej. Mamo, ale jeszcze trochę, nie chcę mi iść do przedszkola. Jeszcze 5 minut, nie, nawet nie 5 minut, 5 godzin. Chodź, kochany, chodź, przyjemniaczku, do przedszkola, bo się spóźnisz. Trzeba być punktualnym w obowiązkach codziennych. Mama! I nie chcę. Och, dobra, wstaję już. Jezu. Julian, dalej, wstawaj. Dobra, idę już. Tak bardzo nie chcę iść do przedszkola. Nie mam zdecydowanie dzisiaj żadnej ochoty. Och. Julian, i co? Jesteś gotowy? Musimy już na pewno ruszać. Mama, ale ja chyba nie mogę iść do przedszkola, bo ja nawet nie mogę wypić tego kakao, który mi oferujesz, bo tak mnie boli gardło. Co? Oj, tak, gardło boli. I jeszcze mój nos, o, nos też mnie boli. O, i głowa, i brzuch, wszystko mnie boli, mamo, jestem chory. O, Julian, przestań wymyślać. Przecież mówiłeś od samego wstania rano, że nie chcę ci iść do przedszkola. Przestań mi tu gadać bzdury i wymyślać. Och, dobra, idę, ale jeśli wyjdę na dwór, to będzie wszystko twoja wina, wszystko mnie boli i na pewno rozchoruję się jeszcze bardziej. I to będzie twoja wina. I pamiętaj, to będzie twoja wina. O, wszystko mnie boli, brzuch i gardło. O, matko Julian, wiesz co, przestań wymyślać takie rzeczy. Myślisz, że się nabiorę na te twoje głupotki? Idź i życzę ci bardzo miłego dnia. Pa, kochany. Ach, nie chcę iść do przedszkola, zdecydowanie nie. Idę coś, urwę się. Tak, o, jest Mija, namówię ją na wagary, tak. Hej, Mija. No, powiem, że zamknięto przedszkole. Hej, Julia, i co, wchodzimy? Nie, poczekaj, bo dziś przedszkole jest zamknięte, słuchaj. Wszystkie dzieci się rozchorowały. Co? Jak to wszystkie dzieci się rozchorowały? No, mówię ci, pani Brigitta mi powiedziała, nie ma dzisiaj zajęć, no. Ona mi powiedziała, że możemy iść na plac zabaw. Co? Wszystkie dzieci się rozchorowały? Normalnie przecież dzwonią do nas do domu. No. Ale tym razem nie zdążyła, bo dzieci zaczęły się rozchorowywać dzisiaj rano i no już nie było czasu. I powiedziała mi, że. No i pani Brigitta powiedziała, że możemy iść na plac zabaw. Co? To naprawdę dziwne. No ale to co? Mogłam nie wstawać. No, widzisz? Dobra, no to co? Idziemy sobie na plac zabaw i tam się pobawimy cały Boży dzień. Zobaczysz, jak będzie super. Chodź, Mija, chodź ze mną. No poczekaj. To naprawdę dziwne. Normalnie pani Brigitta dzwoni, że nie mamy przychodzić do przedszkola. Coś nie mogę w to uwierzyć. Chyba, że zajrzę przez okno, czy ktoś tam jest. W sumie nikogo nie widzę z tej perspektywy. No dobra, Julian, poczekaj na mnie. Nie idź tak szybko. Dobra, no, poczekam. Ale super uwierzyła mi. Ja, zobacz! Plac zabaw jest totalnie pusty. Możemy sobie dzisiaj tutaj robić, co nam się żywnie podoba, ale super! Wszystko dla nas. No, zdecydowanie. Chodź, Mija, pójdziemy sobie powspinać się. Co ty na to? No dobra, ale wiesz co? Nie jestem do końca pewna, czy to tak jest z tym przedszkolem, jak powiedziałeś. Trochę się stresuję. Och, przestań! Mówię ci, że jest zamknięte. Zostałem poinformowany, że możemy iść no wiesz, na plac zabaw, bawić się, no. No dobra. No ale normalnie już dzwonione do naszych rodziców, a tym razem co? Mija, zobacz, nie przejmuj się, zobacz, jak się dobrze bawię. Chodź się ze mną pokręcić. O matko, ale super dzień. Nie musiałam iść do przedszkola, ale dobrze, wszystko się udało. No dobra. To ja sobie może pójdę się powspinać, Julian, okej? Co ty na to? No, dobra, ale zobacz, jak tu jest super. Można zjeżdżać na tej linie. Uhu! Ale zabawa! Najlepszy dzień! Ale mam super zabawę. Udało mi się uniknąć przedszkola i to jest taki super dzień. Poczekaj, zobacz, byłeś kiedyś tak wysoko jak ja? Patrz! Wow, zobacz, jestem na samej górze! Ej! Wow! Jak ci się to udało? Ja jeszcze tego nigdy nie zrobiłem. Mam trochę lęk wysokości, no ale. Julian! Ej! Ja przecież widzę, idzie nasza grupa przedszkolna i pani Brigitta idą tutaj na plac zabaw. Oszukałeś mnie? Co? Jak to idą na plac zabaw? O matku, nie, musimy się. Mija, szybko, szybko, musimy się schować. Dalej! Złaź! Dalej!
Dobrze, dzieciaki. No to dzisiaj, skoro jest taki piękny dzień, zostaniemy dzisiaj cały dzień na placu zabaw. Co wy na to? Będziemy mogli się bawić dowoli. Zobaczcie, jak jest pusto. Jej, jej! Szybko, szybko! Dlaczego mnie oszukałeś? Ja nie mogę, Julian. Uduszę cię kiedyś. Chodź, chodź, szybko. Nie gadaj teraz mi ja. Musimy się schować za ściankę wspinaczkową, bo jak nas zobaczą, to będziemy jej przechlapane. Chodź. No nieźle, Julian. No i co? Wiedziałam, że coś za tym jest, że tak gadasz. O, czyje to plecaki? Jakoś wyglądają znajomo. Kto mógł je zostawić? Chyba trzeba je odnieść do biura rzeczy znalezionych. Tylko gdzie takie biuro się znajduje? Gdzieś tu powinno być niedaleko w okolicy. O, matko, matko, zostawiliśmy nasze torby. Mam nadzieję, że ona się nie zorientuje, że to są nasze torby, ale będziemy mieli je przechlapane. No dobra, dzieciaki, słuchajcie, skoro tak się dobrze wszyscy bawicie, uważajcie na siebie, ja powinnam zaraz wrócić, muszę zanieść te torby do biura rzeczy znalezionych. Może nie powinnam dzieciaków opuszczać, może zrobię to później. Na razie poczekam sobie tutaj. Ojej, ona tutaj siedzi, ona nigdy stąd nie odejdzie i nigdy nie uda nam się wymknąć. No nieźle, Julian, ty nas w to wkopałeś, to teraz ty to rozwiąż. Czy to jest nowy plecak Juliana? Oj, to chyba tak, to chyba jest jego plecak, zdecydowanie. Pani Brygito, ja wiem, czy jest ten plecak. Ej, ej, Andreas chce wziąć mój plecak. On chce go ukraść. Ja muszę go zatrzymać. Ej, Andreas, zostaw, zostaw, to jest mój plecak. Ej, odejdź. Julian, a ty skąd się tutaj wziąłeś? Ja myślałam, że jesteś chory. Co ty tu robisz? Zostaw mój plecak, ej! Oj, matko, Julian, co ty robisz? Mieliśmy się ukrywać. O, matko, teraz pani się wkurzy. A ty, Mia? Co ty tutaj robisz? Co wy tutaj robicie, dzieciaki? Ej, Andreas, chciałeś ukraść mój plecak, tak? Nie, dlaczego miałbym ukraść twój plecak? No tak, bo jest taki super. Ale przestań, czy ty oszalałeś? Po prostu widziałam, że on leży i rozpoznałam, że on jest twój i chciałam dać pani Brigicie. Julian, proszę mi tutaj podejść. Proszę teraz to wszystko wyjaśnić. Co ty tutaj robisz? Dlaczego jesteś na placu zabaw być? W przedszkolu, no? No ale jak? Ja po prostu wiedziałem, że jest plan przyjścia na plac zabaw i przyszliśmy tutaj z Miją bezpośrednio, nawet nie wchodząc do przedszkola. No jak? To nie może być. Przecież ja wymyślałam to spontanicznie 15 minut temu, żebyśmy tutaj przyszli. Przestań mi tutaj opowiadać bzdury. Chciałeś się zerwać w przedszkola? Nieźle, Mija, po tobie się tego nie spodziewałam. Normalnie jesteś taka odpowiedzialna. No, bardzo panią przepraszam, no ja też nie wiem, dlaczego to się stało. Dobra, dobra, już Mija, nie przejmuj się, poczekaj. Pani Brygito, to moja wina. Namówiłem ją przed wejściem do przedszkola, żebyśmy poszli na wargary i to nie jest jej wina. Nie chciałam iść bardzo do przedszkola i bardzo chciałam się pobawić. No, to moja wina, przepraszam. No nieźle, jest ci przykro? Czy ty wiesz, jakie to jest niebezpieczeństwo? Wiesz co, Julian, nie można robić takich rzeczy, a dodatkowo namawiać innych przedszkolaków. Zdecydowanie musisz ponieść karę za ten wybryk. Przez następne 6 tygodni musisz sprzątać pod koniec dnia wszystkie zabawki w przedszkolu, przed pójściem do domu. Tak, to będzie twoja kara i twoje zadanie na najbliższe tygodnie. O matko, naprawdę, bardzo mi przykro, przeprosiłem, muszę. I będę musiał ciągle sprzątać zabawki. No nie, a nie będzie pani w takim razie dzwoniła do naszych rodziców? Bo chyba to nie jest tak potrzebne, prawda? A, zdecydowanie Mija. Zapomniałam w całym tym zamieszaniu. Trzeba zadzwonić do rodziców. O nie, pani Brigito, nie. No i cóż, no i na pewno pozbędę się mojego super tabletu. Już nigdy go nie odzyskam. Nigdy go nie odzyskam.